Karolina Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Trwa kolejny etap strajku generalnego rolników, którzy protestują przed biurami poselskimi w całym kraju. W Płocku rolnicy chcieli porozmawiać z szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim, jednak nie zastali ministra, więc zostawili mu osobliwy prezent. To jest cały nasobos naszej pracy, to co mamy po prostu i przyszliśmy mu to przynieść. Zostawiliśmy w prezencie od nas. Na znak tego, że po prostu do nas nie wyszedł, nie pofatygował się, mimo wcześniejszej deklaracji. 7 dni wcześniej wpłynęło na jego skrzynkę mailową zawiadomienie, że będziemy chcieli się z nim spotkać, przedstawić nasze postulaty, które są już tam znane nam od bardzo, bardzo długiego czasu. Są to postulaty dotyczące artykułów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, zatrzymania Zielonego Ładu, a także utrzymania hodowli na poziomie, zakaz ograniczania hodowli zwierząt. Także we Wrocławiu rolnicy próbowali porozmawiać z posłami Platformy Obywatelskiej. Jak się okazało, zupełnie przypadkiem właśnie dziś zepsuły się drzwi do tego budynku, więc posłowie pracują zdalnie. Niestety przed polskimi rolnikami się uda. Niech pan przeczyta, co tutaj pisze. Niech pan przeczyta. Awaria drzwi. To jednak wszyscy dobrze czytamy. Jednak próbujemy. Niestety nie udaje nam się po raz kolejny. Nie wiemy, czy mamy pecha, czy jest to działanie zamierzone i celowe. Tego jeszcze nie wiemy. Mamy nadzieję, że ktoś wejdzie do nas i nam wyjaśni tą całą sytuację. Przyjechaliśmy tu w zamiarach bardzo pokojowych. Jak zawsze przede wszystkim domagamy się dialogu, rozmowy i decyzji. Te decyzje w parlamencie polskim, europejskim są wyciągane zamrażarek, są podejmowane dla innych grup społecznych. Dla rolników nic niestety się nie dzieje. I wracamy do sprawy śmierci polskiego obywatela w Strefie Gazy. Mężczyzna zginął w ataku rakietowym sił izraelskich na konwój humanitarny. Razem z nim śmierć poniosło 7 wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Polska nadal nie uzyskała pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela w tej sprawie. Za to ambasador Izraela w Polsce po żądaniu wyjaśnień zaczął obrażać Polaków i nazywać się w mediach społecznościowych antysemitami. Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda. Skrajna prawica i lewica w Polsce atakują dziś Izrael w związku z tragiczną śmiercią w Gazie członków organizacji pomocowej, w tym obywatela Polski. Konkluzja? Antysemici zawsze pozostaną antysemitami. A moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską. Ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują się i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany i z zachowaniem należytej w moim przekonaniu delikatności w całej tej sytuacji. Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia. A ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce, i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską. Dzisiaj mogę powiedzieć, pan ambasador te relacje utrudnia, bardzo znacząco je utrudnia. Nasz dziennikarz Michał Jelonek otrzymał prywatny akt oskarżenia od prokurator Anny Adamiak w trybie artykułu 212 kodeksu karnego. Podczas konferencji prasowej zadał pytanie, w którym przypomniał, że prokurator przyczyniła się do wydania Białorusi opozycjonisty i laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Przypomnijmy, w czerwcu 2011 roku strona polska udzieliła pomocy prawnej Białorusi, w wyniku czego Białacki został został aresztowany. Polska prokurator przekazała wtedy Białorusi dane o przepływach na koncie Białackiego, gdzie zbierane były pieniądze na działalność opozycyjną. I znaczącą rolę w tej sprawie odegrała prokurator Anna Adamiak. To ona jako referent sprawy rozpatrywała wówczas wniosek strony białoruskiej. I mimo negatywnej opinii prokuratury w Warszawie skierowała go do realizacji. Dla mnie jest to wyjątkowo bulwersująca, a wręcz skandaliczna sprawa, dlatego że w Polsce zakazana jest cenzura prewencyjna, a więc tak naprawdę dopiero po publikacji może się ktoś odnieść do tego, co dany dziennikarz zebrał, w jaki sposób prezentował dany materiał, daną tematykę. Zadawanie pytań nie jest od razu publikacją. Także tutaj jest to zdumiewające, że po prostu ktoś, kto jest prawnikiem, prokurator, może w ten sposób interpretować proste zadanie pytania przez dziennikarza. Nawet można pokusić się o to, by nazwać tego typu metody białoruskimi czy po prostu reżimowymi, bo jeżeli spojrzymy na kontekst, w jakim po prostu odbywa się cała ta procedura, czyli po prostu wszystko, co dzisiaj spotyka wielu dziennikarzy, na przykład Telewizji Republika, czy także innych prawicowych mediów, no to po prostu widzimy, że bardzo tej władzy jest nie na rękę to, że oni po prostu w ogóle są i że zadają trudne pytania. Dziś natomiast trudnych pytań bał się Grzegorz Schetyna, który straszył interwencją Straży Marszałkowskiej naszego reportera Adriana Baryckiego. Ludzie potrzebujący pomocy, czy już nie bardzo? A którzy migranci? Na polsko-białoruskiej granicy. Nie znam sprawy. Myślę, że doskonale pan zna sprawę. Ale co się stało, że tak nagle Platforma zmieniła zdanie? Wczoraj minister Kierwiński mówi... Pan nie przeszkadzał, bo mam spotkanie, idę na spotkanie. Ale tak po drodze może pan senator odpowiedzieć, co się stało? To już nie są biedni ludzie potrzebujący pomocy? Nie rozmawiam z wami, pan jest nierzetelnym dziennikarzem. Proszę mnie zostawić, bo poproszę straż. Panie senatorze, ja zadaję pytania, naprawdę... Ja rozmawiam z panem. W całym kraju odbywają się spotkania redaktora naczelnego Gazety Polskiej i Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza z klubowiczami Gazety Polskiej, a także sympatykami. Dziś takie spotkanie odbędzie się w Skierniewicach o 18:00 w Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Batorego 64. Oczywiście wstęp jest wolny, zatem każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, by zadać wiele pytań, porozmawiać o tym, co dzieje się teraz w kraju. Na tematy polityczne, społeczne jest tego bardzo dużo, więc tematów jest na pewno wiele do omówienia. Wstęp jest oczywiście wolny dla wszystkich. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia.